Cześć kochani, z tej strony Kojkoko i Lejdzioszka. Powiedz cześć. Powiem. Jakiś czas temu zapytałam Was na Facebooku, jaką serię chcielibyście teraz ze mną rozpocząć. Zaproponowałam Wam haft kojalikowy, szydełkowanie albo jako dzielnicze lifehacki. Haft kojalikowy zdecydowanie wygrał, więc specjalnie dla Was zaczynamy nową serię, czyli Haftuj z Kojkoko. Ale jestem zabawna. Czym jest haft kojalikowy? Jak sama nazwa wskazuje, to jest haftowanie kojalikami, nie? Szok, nikt by się nie spodziewał. Zacznijmy od tego, że jak nabierzecie wprawy, będziecie mogli haftować wszystkim i na wszystkim. Ale na sam początek, żeby nikt mi tutaj nie mówił, że miał krzywe kojaliki, czy tam coś nie tak z podkładem, powiem Wam coś. Zawsze fajnie jest narzekać, jeżeli mamy złej jakości materiały. Dlatego ja dla Was wybrałam materiały, które są niezbyt drogie, dobrej jakości, będą starczyć na długo, żeby nikt, dosłownie nikt nie mógł powiedzieć, że mu coś tam przeszkadzało. Wiecie jak to jest, tak? Złej baletnicy, coś tam jąbek przy spódnicy. Co będziemy potrzebować? Przede wszystkim będziemy potrzebować kaposzonów. Ja będę używać kaposzonu, którego sama podklejałam. Gdzieś tutaj w okolicy pojawi się zaraz odnośnik do tutorialu, jak podklejać swoje kaposzony. Polecam Wam na początek właśnie takie niedrogie szklane szkiełka. One muszą być z jednej strony płaskie, a z drugiej strony trochę wypukłe. Zaraz zobaczycie jeszcze na podglądzie dokładnie jak ten kaposzon powinien wyglądać i wytłumaczę Wam dokładniej, dlaczego nie może być on z dwóch stron płaski ani za bardzo wypukły. Będziemy też potrzebować nici. Dobre nici do haftu, zwłaszcza dla początkujących, będą to nici nylonowe, które można podtopić. Mogą to być na przykład nici 1G, nici Nymo, ewentualnie eslony. Ja użyłam wymiennie tych trzech. Najbardziej oczywiście lubię nici 1G, ale znam dziewczynę, która genialnie haftuje zwykłymi niciami. Jednak ona to już jest taki, wiecie, zawodowiec pro i w ogóle. Wiele lat haftowała cudowne suknie ślubne, więc ona może sobie na to pozwolić. Wy na początek zaopatrzcie się jedną z tych nici. Ja za 1G płacę około 9,50. Za nić Nymo około 6,50. No i niecałe 7 zł za eslony. Wybierzcie sami, które Wam odpowiadają. Będziemy potrzebować też kojalików. Jak widzicie teraz na podglądzie, moje kojaliki to jest to Hodierzys i dokładnie taki sam kolor kojalików 15. Jeżeli nie jesteście wielkimi fanami Toho, możecie na przykład używać Miyuki, Deliki albo tradycyjnych okrągłych. Na sam początek nie do końca polecam Preciozę, co prawda ona się z każdą kolejną partią poprawia pod względem jakości, ale jeszcze będzie Wam ciężko wybierać te tak jakby najrówniejsze. Oprócz tego, czyli kaboszonu, nici i kojalików, będziemy potrzebować czegoś do haftowania. Ja na sam początek polecam Wam filc do modelowania na mokro, zwany również filcem technicznym. Nie polecam natomiast filców, jakie można dostać na przykład w Empiku, czy w jakichś takich nie do końca sprawdzonych supermarketach, tego typu rzeczach. Po prostu jak weźmiecie ten filc do ręki, to nie powinno nic przez niego prześwitywać, ani nie powinno być widać takich kłaczków. Będzie to wszystko później w obudce widoczne i naprawdę szkoda Waszej pracy. Ja używam filcu od Knoja Piandera, zaraz jeszcze Wam dokładnie napiszę, bo wiecie, mam wadę wymowy, nie? Chyba się skapiliście. Ale zamiast tego są jeszcze na przykład specjalne podkłady do haftowania. Ale one są bardzo drogie, najczęściej występują w kolorach, no najczęściej w białe widziałam. Wiem, że dużo osób haftuje też na, no, na innego rodzaju rzeczach. Ale taki właśnie filc techniczny albo filc do filcowania, ale taki filc techniczny albo filc do modelowania na mokro jest bardzo twardy, sztywny. I want you to think about it long and hard. That's what she said. Mimo tego igła ciągle dobrze przez niego przechodzi, więc dla początkujących jest jak najbardziej korzystny. Będziemy potrzebować też oczywiście igieł. Jak widzicie na zbliżeniu, ja najczęściej używam igieł od Beatsmitha w rozmiarze 12. Polecam też rozmiar 10, ale 12 to są takie sprawdzone. Specjalnie dla Was zachowałam opakowanie, żeby Wam pokazać czego szukać. Może się trochę różnić tam graficznie, ale musi być napis Beatsmith, rozmiar. I oczywiście kolor żółty, taki charakterystyczny. Ja swoje igły najczęściej trzymam czymś takim. Oprócz tego potrzebujemy kleju, ale o nim za chwilę. I oczywiście nożyczek. To, czego dzisiaj się nauczymy. Nie będę Wam się
bardzo dokładnie rozpowiadać o koralikach, o ściegach i tak dalej, bo ten filmik miałby kilka godzin i wiem, że najczęściej tego szuka się już w jakimś konkretnym celu, więc dzisiaj zaczniemy od podstaw. Filmik podzielę na trzy części. Dzisiaj pierwszą częścią będzie obrabianie kabochonu. Jak obrabiać kabochon? Ja korzystam wymiennie z około 5, powiedzmy 6 różnych sposobów. Wiem, że ich jest od kilkunastu do kilkudziesięciu, ale pokażę Wam taki najpopularniejszy. Będziemy go obrabiać pejotem. Teraz w okolicach mojej głowy pojawi się Wam mój tutorial na kulki obrabiane pejotem. Jeżeli w ogóle opanowaliście te kulki, albo w ogóle pejota, no to dla Was będzie to już naprawdę bardzo szybko, bardzo łatwo. Więc dzisiaj pokażę Wam właśnie, jak obrobić ten kabochon. Kolejne dwa filmiki będą dotyczyć jednego wybranego szczegu oraz mojego ulubionego sposobu wykańczania tego. Oczywiście, jeżeli będziecie zainteresowani, będziecie chcieli i tak dalej, będę mogła dokręcać kolejne filmiki o różnych innych ściegach czy sposobach obrabiania kabochonów i tak dalej, i tak dalej. Ale nie będę Wam już mieszać i chcę jeszcze tylko wspomnieć o tym, że będziemy potrzebować zapalniczki, dorosłej osoby, która będzie się obsługiwać tą zapalniczką, ja mam przed mężem, ewentualnie wypalajki, ewentualnie przypalajki. Przypalajki do nici, ale to już jest taki gadżet, ja jestem straszną gadżeciarą, więc ją mam. Ale jeżeli nie macie przypalajki, wystarczy Wam zapalniczka. Ona też nie będzie jakoś tam specjalnie nadużywana, ale to wiecie, wszystko w swoim czasie. Zaczynamy. Bierzemy nasz podkład i przykładamy do niego kabochon. Na co trzeba zwracać uwagę? Trzeba już mieć mniej więcej rozplanowane, co chcemy haftować. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak obrobić ten kabochon i później będziemy szyć tutaj jeden rządek dalej, dlatego mój kawałek jest niewielki. Jak powinien wyglądać dobry kabochon do haftowania? Z jednej strony jest oczywiście płaski, tak jak tutaj, ale jest też minimalnie wypukły. Nie powinien być całkiem ścięty, bo na sam początek będzie Wam to sprawiać trudność, ani też za bardzo wypukły, bo zwyczajnie będziecie się gubić w tym, co robicie. Mam dla Was pierwszy lifehack. Jeżeli macie swój podkład, to pościnajcie mu tutaj te rogi, żeby nie były właśnie tak ostre zakończone, bo będzie Wam się o to zaczepiać nitka. Po prostu delikatnie zaokrąglamy, co ułatwi nam pracę później. Nie trzeba wiele. Jeżeli macie dużą płachtę podkładu, to również nie polecam haftować na cały i obracać właśnie taką wielką, na przykład A4, bo jest to zwyczajnie niewygodne. Lepiej sobie wyciąć taki mały fragmencik i na nim haftować, ponieważ lepiej trzyma się rąk. Będziemy potrzebować kleju. Ja używam kleju Hasulit od Knoja. Tak jak te zupki. Którego nie mogę w tym momencie otworzyć, więc Wojtek będzie musiał to wyciąć. I potrzebuję dosłownie kropelki, którą daję na sam środek kabochonu. Po co jest mi ten klej? Ten klej jest mi potrzebny po to, żeby mi kabochon nie latał. Tak naprawdę w hafcie koralikowym chodzi o to, żeby nasz kabochon, czy co później będziecie tam obrabiać, trzymało się dzięki koralikom. Tak więc klej jest dla mnie jedynie takim zabezpieczeniem, dlatego daję go tak mało. Przyklejam, mocno przyciskam i zostawiam na chwilę. 12 seconds later. Biorę teraz moją igłę. Tak jak już wspominałam, ja używam igieł 12. Są naprawdę bardzo cieniutkie. I biorę nitkę. Ja będę dzisiaj haftować na nici 1G, którą szczerze uwielbiam. I ile tej nici potrzeba? Ja nie biorę nici nigdy więcej niż rozpiętość moich ramion, czyli nieco ponad metr. Lepiej jest ją dociąć, niż później się denerwować, że się zaczepiła, zbiły się węzełki i tak dalej. Ucinam tą sobie nitkę normalnie, nie ma tutaj naprawdę żadnych filozofii i po prostu nawlekam na igiełkę. Kiedy to robię? Na samym jej koniuszku robię dwa węzełki, jeden na drugim. Warto też zaopatrzyć się w jakąś matę. Ja będę używać mojego ulubionego miszka, na którym rozsypuję koraliki. Tak jak wspomniałam, na sam początek będę używać koralików Toho Treasures. Używam ich wymiennie z jedenastkami, zwykłymi od Toho. Jednak dzisiaj chcę Wam pokazać te lepsze koraliki, ponieważ przy obrobieniu
efekt wygląda tak jak w tym naszyjniku. Jak widzicie, układają się ładnie, równiutko i dokładnie to samo będziemy tutaj powtarzać. Z tym wyjątkiem, że w tym naszyjniku w środku mam ametyst. Do obrobienia kawoszonu potrzebujemy tak naprawdę niewielkiej ilości kojalików, ale ja zawsze wysypuję sobie troszkę więcej, żeby mieć z czego wybierać. Zaczynam od tego, że biorę moją igiełkę, do ręki biorę kawoszon, który przykleiłam do filcu i od spodu wbijam się. Ale gdzie się wbijam? To wcale nie jest takie proste, bo już naprawdę spotykałam ludzi, którzy szyli w zupełnie dla mnie niezrozumiałych miejscach. Ano, wbijam się igłą w ten sposób, żeby wyjść około milimetra od kaboszonu. I przeciągam do końca. I co robię dalej? No został mi tutaj taki kawałeczek nitki, więc ja nie robię nic innego, jak biorę zapalniczkę do ręki. Tutaj z tej strony trzymam sobie palcami nitkę, żeby była napięta i podpalam delikatnie. A później palcem przyklepuję. Dzięki temu moja nitka jest zabezpieczona. I nie przejmujcie się, że ten kawałek wygląda nieciekawie, bo on później będzie zakryty skórką, którą będziemy podszywać. I teraz tak. Jeżeli oglądaliście mój tutorial na kulki kojalikowe, to wiecie, żeby wyszedł nam pejot, potrzebujemy parzystej ilości. Oczywiście, jeżeli mówimy o obrabianiu. Więc, żeby sobie ponownie nie utrudniać, mam dla Was kolejny lifehack. Widziałam wiele tutoriali, gdzie osoby szyły pojedynczo kojaliki. Zajęło to naprawdę wiele czasu. Ale ja należę do osób, które lubią sobie życie ułatwiać, więc za każdym razem będę szyć po dwa kojaliki, które nabieram sobie na igłę. Więc nabieram te kojaliki, przeciągam je przez niteczkę na sam koniec. Sprawdzam, w jakiej one odległości się ułożą. Ja jestem osobą praworęczną, więc szyję w ruchu przeciwnym do wskazówek zegara. Ale jeżeli jesteście osobami leworęcznymi, to możecie szyć oczywiście w drugą stronę. Ważne jest to, żeby szyć za każdym razem w tą samą stronę. Więc sprawdzam, gdzie te kojaliki będą się układać. I w tym miejscu wbijam się igłą, tak żeby wyjść dołem. Przechodzę i przeciągam do końca. Gratuluję, właśnie zacząłeś haftować. Co dalej? Ano musimy jakoś przejść do kolejnych rządków, więc wbijamy się igłą pomiędzy tymi dwoma kojalikami. Tak jak widzicie. Wyciągam ją do końca. I przeszywam się przez ten ostatni dodany. To jest bardzo ważne, żeby przeszywać się tylko przez jeden kojalik, a nie przez kolejne. Ale dlaczego? Powiem Wam za chwilę, jak będziemy szyć kolejne rzędy. I teraz ponownie nabieram dwa kojaliki na igłę. Wbijam się w odległość właśnie dwóch kojalików. I przeciągam igłę. I tak jak poprzednim razem, wbijam się przez te dwa ostatnio dodane. I przeszywam ten, który jest dalej. I robię tak dookoła. Mam dla Was kolejne dwa lifehacki, więc nie mówcie, że Was nie rozpieszczam. Wiem, że wiele osób na początek ma problem z wbijaniem się igłą, bo zwyczajnie nie widzi tego miejsca, w którym to powinno być. Co zrobić? Ano bierzemy długopis, ewentualnie ołówek i przykładając go jak najbliżej kaboszonu damy radę, rysujemy delikatną linię. Jeżeli na przykład haftujecie na ciemnym podkładzie, to użyjcie mydełka krawieckiego, po to, żeby nie było później tej linii widać. Ona ma być tylko delikatnie zarysowana. I dzięki temu po prostu igłą będziecie się wbijać w tą linię. Drugi lifehack jest taki, że wiele osób również ma problem, bo nie wie, gdzie jest ta odległość dwóch kojalików. Można to w łatwy sposób rozwiązać. Nabieramy dwa kojaliki na igłę, łapiemy kaboszon i patrzymy, jak my go zazwyczaj łapiemy. No, ja trzymam go kciukiem.
Więc rysuję sobie jedną linię na kciuku. Przekładam te kojaliki. I rysuję sobie drugą linię w miejscu, gdzie te kojaliki się kończą. Dzięki temu przy kolejnym hafcie po prostu przekładam kciuk do kojalików i wbijam się igłą w miejscu, którą pokazują mi moje linie. Jest to fajne udogodnienie dla osób początkujących. Teraz nie robimy nic innego, jak oprzywamy ten kaboszon dookoła. Pamiętajcie o tym, żeby za każdym razem dodawać dwa kojaliki lub jeżeli nie jesteście pewni, czy robiliście to, przeliczcie je na końcu, ponieważ muszą być parzyste. Jak widzicie, dookoła już mam praktycznie zrobiony pierwszy rządek. To, co teraz potrzebuję zrobić. Nabieram dwa ostatnie kojaliki, przeciągam je i wbijam się jak najbliżej tego, który był tutaj pierwszy przyszyty. I tak jak wcześniej, wychodzę igłą między nimi i przeszywam igłą ten ostatni, ale jednocześnie muszę przejść do kolejnego rzędu, więc przeszywam też pierwszy. I teraz muszę szyć kolejne rządki. Są one naprawdę bardzo łatwe. Nabieram na igłę jeden kojalik. I żeby szyć pejotem, muszę omijać co drugi kojalik. Co to tak naprawdę znaczy? Igłą wychodzę z tego kojalika. Więc omijam następny. I szyję właśnie ten drugi. I wygląda to w ten sposób. Zaczynają mi się robić schodki. Właśnie dlatego ten pierwszy rządek szyliśmy tak, że dodawaliśmy dwa. Wychodziliśmy pomiędzy nimi i szyliśmy jeden, bo dzięki temu w tym momencie, jak będziemy szyć co drugi kojalik, to on będzie nam się poprawnie układać. Gdybyśmy na przykład jeszcze przed szyciem drugiego rządku całość obiegli dookoła nitką kilka razy, to te kojaliki byłyby tak sztywne, że pejot zwyczajnie by nam się poprawnie nie układał. Więc robimy dalej. Nabieramy jeden kojalik. Omijamy ten. I szyjemy kolejny. Ponownie. Jeden kojalik. Omijamy jeden, ponieważ jak już teraz widzicie, ten dodany będzie nad nim. I szyjemy kolejny. Robimy to tak dookoła. Pierwszy rząd musiał być parzysty, dlatego że drugi szyjemy co drugi kojalik. I teraz tak, nabrałam ostatni kojalik. Omijam ten jeden. Czyli wbijam się w kolejny. I jednocześnie przeszywam ten kojalik, który był pierwszym dodanym. Dokładnie tak samo robiliśmy przy kulkach kojalikowych. Dzięki temu przeszłam do rzędu trzeciego. Podkreśliłam Wam kaboszony, które są średnio wypukłe, żebyście mogli poćwiczyć te rzędy. Trzeci rząd, czwarty, piąty, szósty, ile tam będziecie potrzebować, szyje się dokładnie tak samo. Jak widzicie, tutaj między tymi kojalikami jest przerwa. Czyli nabieram jeden kojalik, patrzę, gdzie wychodzi mi nitka. Ona wychodzi mi z tego. Czyli szyję kolejny wystający, tak żeby ten, który jest nabrany, zmieścił się pomiędzy nimi. I szyję tak dookoła. Nabieram ostatni kojalik. I tak jak wcześniej, ten kojalik jest moim ostatnim, więc go przeszywam. I aby przejść do kolejnego rzędu, przeszywam pierwszy dodany. Ja widzę,
że będę potrzebować jeszcze przynajmniej dwóch albo trzech rzędów, które szyję dokładnie tak samo. Jak widzicie, ja już zrobiłam swój ostatni rząd z Toho Treasures. Można go poznać łatwo po tym, że gdybym chciała szyć jeszcze jeden z tych większych korelików, to one byłyby zwyczajnie za luźne. Co teraz robię? Wysypałam sobie troszkę piętnastek, czyli mniejszych korelików. I ponownie nabieram jedno na igłę. I przeszywam jak poprzednim razem. Mniejsze koraliki zwyczajnie ładnie ściągną mi te większe. Dzięki czemu praca będzie się trzymać, nawet jeżeli puściłby klej. Po prostu szyję teraz tym dookoła. Najczęściej jeden rząd piętnastek wystarczy. Jednak jeżeli czujecie się niepewnie, możecie uszyć jeszcze jeden. Piętnastki to oczywiście te mniejsze koraliki. Jeżeli pozwala Wam na to wzór, tak jak w moim przypadku, to spokojnie szyjcie po dwa rzędy. Ja to zrobię. Tak wygląda mój kaboszon z drugim rzędem piętnastek. Jak widzicie, jest już naprawdę mocno zabudowany. Akurat taki efekt mi się podoba. No ale trzeci rząd byłby dla mnie zwyczajnie niepotrzebny. I teraz tak, co zrobić z tą nitką? Wiele osób po prostu w tym momencie ucina, ale dla mnie jest to totalna głupota, ponieważ wystarczy, że któryś z tych kojalików się poluzuje i całość zacznie się pluć. Dlatego ja biorę igłę do ręki, patrzę, z którego miejsca wyszła mi nitka i tak jak mnie prowadzą kojaliki, schodzę w dół. Czyli po prostu szyję przez nie w ten sposób, żeby nitka nie była widoczna. Schodzę niziutko aż do pierwszego rzędu. A kiedy już to zrobię, przebijam się przez filc, ale nie w byle jakim miejscu. Nie mogę przebić się gdzieś wysoko, ponieważ później nadmiar filcu będziemy wycinać. Więc po prostu wbijam się igłą pod kątem, tak żeby wyszło mi w środku. Nie wiem, czy to dokładnie widać, ale tutaj ten ślaczek, który jest zszycie moją igłą i ja przebijam się bliżej. Wyciągam to do góry. Nie ucinam nitkę, zostawiając jakieś pół centymetra. Biorę moją przypalajkę. Jeżeli nie macie, użyjcie zapalniczki. I zwyczajnie podtapiam tą niteczkę. I przyciskam palcem po to, żeby przyczepiła mi się do podłoża. I tak wygląda kaboszon obrobiony ściegiem PJ przy uszyciu Toho Treasures i Toho 15. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą lekcję. Więc kochani, jak sami zobaczyliście, obrabianie kaboszonu podstawowym ściegiem pejotowym tak naprawdę w ogóle nie jest trudne. Jeżeli będziecie się dokładnie odnosić do moich wskazówek, zobaczycie, że jest to naprawdę coś mega przyjemnego i otwiera przed Wami niesamowite horyzonty. Jeżeli podobały Wam się tego typu filmiki i nie chcecie przegapić kolejnych lekcji z haftem lub innych związanych ze mną, zasubskrybujcie mój kanał. Będą one pojawiać się oczywiście systematycznie. Ponadto polecam odwiedzić mnie na Facebooku, Instagramie. Co jeszcze miałam? Albo na moim Snapchacie, którego niedawno zaczęłam prowadzić. Jest tam dużo fajnych ciekawostek ze świata rękodzieła, specjalnie dla moich fanów. We wszystkich tych trzech miejscach znajdziecie mnie pod nickiem oczywiście Kurkoko. Dla osób zainteresowanych polecam również mojego bloga kurkoko.pl, gdzie piszę o różnych rzeczach związanych z rękodziełem, rozwojem, promowaniem swojej marki, biznesem, etc., etc. i czasami nawet wrzucam swoje koty. Jeżeli skorzystaliście z tego tutorialu i chcecie podzielić się ze mną wynikami swojej pracy, oznaczcie mnie przy użyciu hashtagu albo małpki. Na pewno Was znajdę. Pamiętajcie też, żeby dać łapkę w górę dla mojego filmiku. Chwileczkę. Pamiętajcie też, żeby dać nam łapki w górę. No ale by się chciało. Dzięki temu będę wiedzieć, że ten filmik Wam się spodobał. Możecie go też udostępniać. To co, my się widzimy niedługo. Wyłapcie za igłę, haftujcie, pokazujcie mi Wasze wyniki i do dzieła. Pa, pa!